Anarchia relacyjna. Myślę, że to może być dobry początek naszej rozmowy. Co to do cholery jest? Podejmowanie kontaktów seksualnych z tą samą osobą, e, jakby tuż, tuż po pierwszym kontakcie, jest dużo dłuższe, niż gdyby e, trzeba było podjąć kontakt seksualny z inną osobą. To znaczy, mm -hmm. organizm dużo szybciej się regeneruje, jeżeli kolejny kontakt jest z inną osobą. Hmm. I więc mamy jakieś takie biologiczne uwarunkowania do tego, żeby, Co ty? żeby jednak w tej monogamii. E, nie trwacie. Ogrom osób mówi, że poza granicami Polski, w takich miejscach, gdzie są w 100% przekonani, że nikt ich nie rozpozna, chętnie poszliby do takiego klubu swingersów. Bo poszli, poszły już. Większość osób w długo w wieloletnich relacjach myśli o innych osobach. Po prostu. Tak. Jakby nie, nie przestają podobać nam się inne osoby, jak wchodzimy w relacje. No, a skąd ty wiesz, że wszukiwałem? <śleszona> Mamy to. <śleszona> <śleszona> jak pytałaś o to, czy można zbudować bliskość, no. to jest jedna przewaga u osób, które żyją w takich otwarcie, nie monorelacjach. Mono Partnerem podcastu jest polska marka Organic, producent kosmetyków, które łączą skuteczne działanie z przyjemnością. To nie tylko moc naturalnych składników, ale też sensoryczne konsystencje i wciągające zapachy. Więc, jeżeli poszukujecie widocznych efektów i relaksu na miarę profesjonalnego spa, koniecznie zerknijcie właśnie tutaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Nieważne o której porze mnie słuchacie, mówię hej. Kolejny odcinek podcastu: Studnia Bez Dna się kłania. A ze mną Michałów dwóch, Michał Sawicki, Michał Tencza. Cześć panowie. Cześć. Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Michałów dwóch, seksuologów dwóch. To my. Zaprosiłam was w takim temacie, który myślę, że jeszcze w Polsce jest bardzo mocno tabuizowany. Będziemy rozmawiali o związkach otwartych, swingach anarchii relacyjnej, o której dziś się dowiedziałam, o poliamorii, o wszystkim tym, co wydaje się dla wielu super dziwne. I pytanie, czy to jest dziwne, czy to jest jakaś nasza norma tych czasów, czy jednak nie? O tym dzisiaj myślę, że będziemy sobie tak żewnie dyskutować. Wiem, że jesteście tutaj specjalistami, ale Zachęcam was do tego, żeby wasze takie prywatne jakieś rozkminki wrzucać, nawet jeżeli mogą być nie do końca profesjonalne umowa. Hmm, okej. Okay. <laughs> Duże przyzwolenie na, na Duże. luz dzisiaj. Duże, tak, tak. Słuchajcie, anarchia relacyjna. Myślę, że to może być dobry początek naszej rozmowy. Co to do cholery jest? E, Powiedziałaś, się dowiedziałaś dzisiaj, tak? O tak, tym słowie. Tak, My się dowiedzieliśmy tak. też niedawno. I też musieliśmy sprawdzić, co to znaczy. No i definicja ma sens i nie ma sensu. No, <laughs> e, no bo chodzi o to, że, że, że jest się ze sobą w relacji, w której nie ma zasad, tak jak powiedziałaś zresztą, prawda? Przed, przed tym, tak. jak, jak zaczęliśmy. Tak. E, natomiast no, to, że jesteśmy w relacji, już mi się wydaje, że jest zasadą, więc powiedzmy, że ten, ta, 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 ta ilość zasad jest po prostu ograniczona. Mhm. Wydaje mi się, zresztą, że to już ilość? będzie taka kmina mocno filozoficzna, ale czy to jest normalne? Żeby tak być jakby, w tej anarchii? Tak, jakby, przy, przy, <laughs> przepraszam, może to jest dziwne. Może ty, człowieku, człowieczko, jesteś właśnie w takiej relacji. Daj znać, jak to widzisz, ale zastanawiam się, czy to jest normalne? Po prostu. Jak, jak mogłabym być w relacji, w której nie ma żadnych zasad? Jakby, no, a to czym, jak to ma funkcjonować w takim jakie razie? Jakie masz skojarzenia? Co, co ci przychodzi do głowy, jak słyszysz anarchia relacyjna? Nie, bo ten brak zasad, tak jak mi opowiedziałeś, jak jesteśmy w relacji, to już to no. jest jakoś określone. Czyli ty jesteś ze mną w relacji, to już jest jakaś zasada, więc myślę, że to słowo. Czy może tą relacją po prostu jest to, że spotykamy się i nie mamy w ogóle oczekiwań? Wobec siebie, no bo nie możemy mieć w ogóle oczekiwań wobec siebie, jeżeli jesteśmy w anarchii relacyjnej. Możesz nie przyjść na spotkanie, tak. na które się umawiamy. Tak, no, stara czekam na ciebie, ale to przecież nie ma zasad. No. I tych pojęć odnośnie związków rzeczywiście pojawia się bardzo dużo i będzie jeszcze więcej. Dlaczego? To trochę tak jak z każdym nowym tematem. Patrzymy na przykład na tożsamości seksualne mm -hmm. czy na płcie, To rzeczywiście ta teoria się rozwija powstaje coraz więcej określeń. Każda osoba ma taką potrzebę, żeby siebie jakoś określić i wpasować do jakiegoś nazewnictwa. Więc tak. jeżeli czuję, że nie pasuje do tego określenia, a część z tych określeń rzeczywiście raczkuje, te situations, czy franców mm -hmm. benefits, chociaż już jest trochę zombing. Czerpiemy z, z zachodu to, to, to nazewnictwo. Ale zastanawiam mnie właśnie to, czy wcześniej takie rzeczy, słuchajcie, naprawdę się nie działy? One były gdzieś chowane tak głęboko w piwnicach? Czy może jednak coś się faktycznie takiego wydarzyło w naszej rzeczywistości, że... Powstały te odłamy i one powstawać będą, jakby one łamią na pewno tabu jakieś kulturowe i to ogromnie, wychodzą naprzeciw czemuś, tylko ja się zastanawiam naprzeciw czemu, czy aby, aby, z jednej strony słuchajcie to jest fajne, no bo mamy wolność, tak, możecie wybrać to w jaki sposób żyjecie, w jaki sposób funkcjonujecie, jakie relacje nawiązujecie, ale jednak mam takie poczucie, że jako ludzie... To tak na mnie patrzysz? Oceniająco? Oceniają, ale nie, patrzę jest, do czego i jest jest Jestem czy do tego, o czym myślę. Że im więcej mamy tych opcji, i takiego, że w sumie teraz nie wiadomo, o co się zahaczyć. mamy tak dużo opcji, że może się zrobić w naszej głowie tak ogromna sieka, która spowoduje, że jeszcze ciężej będzie nam znaleźć tą swoją tożsamość spośród tak ogromnego wyboru, bo ja mam wrażenie, tak patrząc nawet na jakieś swoje rozkminy, że jak zobaczyłam, jak dużo jest opcji na życie, to trochę... To A... trochę spróbowałam w takiej opozycji uh -huh. wyłamać się z tego stereotypu. Wiecie, o czym mówię, że skoro jest tyle opcji, to ja nie będę taka tradycyjna, to ja znajdę jakąś inną opcję na siebie. Ale dobrze ci w tej opcji. Ale czy, czy to ma sens, co ja mówię? Bo pytanie brzmi, czy kiedyś tego nie było, tak? Tak. tak. sobie je Nagrywa, skondensować. Nagrywamy to o 19.30 i ewidentnie takie filozoficzne rozważania. Ale przy tym mi temacie idzie dużo myśli, bo to jedna za, za drugą krążę, zastanawiamy się o co chodzi. Tak. Bo myślę, że to też nie jest tak, że, że kiedyś nie było anarchii relacyjnej, można się tak nie nazywała, ale jestem 100% pewien, że były osoby w związkach, w których e, dawano sobie wolność, gdzie. Mm -hmm. Myślę, że, że były związki. Znaczy jestem przekonana na 100%, że były związki, które były otwarte, że były związki, w których uczestniczyło więcej niż dwie osoby, że to wszystko się działo. Tylko nie było odpowiednich definicji, żeby to jednym słowem nazwać. Natomiast... Ale myślicie, że było tego tak dużo, jak jest teraz? Tak, ja, ja myślę, że, że dużo. Możemy zaryzykować, bo nawet zobaczmy, że o poliamorii, o której pewnie sobie powiemy, no tak. to już lata 60-70 są pierwsze teorie i mm -hmm. opisy tego zjawiska, ale tak sobie myślę, być może macie takich wujków albo ciocie, albo kogoś z rodziny, kto jest już na przykład po rozwodzie albo po stracie tej osoby partnerskiej i w wieku, nie wiem, 60-50 lat poznaje kogoś, okay. nawet później. No i to jest taka relacja, że nie mieszkamy razem, ale się spotykamy. Mm -hmm. Na jedno wesele pójdziemy razem, na drugie nie. Tutaj, jak chcę, to się przedstawię jako Zosie Marysie Kasie, ale czasami to za bardzo nie wchodź do mojego domu. I co to jest? Czy to nie jest sytuacja? Si <laughs> znaczy, to nie jest sytuacja, skoro to jest. mieszkamy na razem nawet, nie? Czyli coś, co dopiero teraz Trochę zostało tak. opisane. A Trochę od zawsze tak. było jakimś takim elementem oczywistym, że tam wujek się z kimś spotyka, ale pff, nikt do końca nie wiedział, o co chodzi. Mhm. Ja myślę, że, że, że dzięki temu, że mm, mamy platformy do opowiadania o tym, że mamy. Mm, Jakoś więcej śmiałości, może w, do, do mówienia o seksualności, to, to dlatego więcej się o tym słyszy. Natomiast wydaje mi się, że też macie wujków i ciocie, tak. którzy są w otwartych związkach, tylko po prostu nikomu o tym nie mówią. Którzy jeżdżą do klubów swingerskich, mhm. tylko po prostu nikomu o tym nie mówią. Macie takie ciocie? <laughs> Macie, taki, macie takie ciocia mogę. <noise> mogę <być. głos> Nie wiem. To znaczy Mamy to, takie ciocia. Ale wiecie, to, to też jest dość ciekawy temat, bo y, bardzo lubię w ogóle temat seksualności rozmawiam o tym temacie z wieloma osobami. I powiem wam, że to jest niesamowicie ciekawe, bo ogrom osób mówi, że poza granicami Polski w takich miejscach, gdzie są w 100% przekonani. Że nikt ich nie rozpozna, chętnie poszliby do takiego klubu swingersów. No, bo poszli, poszły już. Tak, tak. Kiedy Aha. nie zostaną złapani za rękę, kiedy wiedzą, że to nie będzie. Kiedy gdy... może być anonimowo. Tak, sobą. tak. No bo jeżeli ktoś by mnie zobaczył, no to trochę wstyd, co on sobie o mnie pomyśli, co ona sobie o mnie pomyśli. A gdzieś jak nie ma tych konsekwencji w postaci jakiejś konfrontacji z kimś, no to w ogóle nie mamy takich blokad i, i poczucia, że coś nie wypada. To jest niesamowite. Mm -hmm. Więc z drugiej strony... Uff, filozoficzna Aga się włącza. Więc z drugiej strony, jak powiedziałam na początku, że im więcej opcji, tym większy czasami chaos, to tak naprawdę okazuje się, że kiedy odchodzi wstyd i... Masz gdzieś to, czy ktoś cię zobaczy czy nie zobaczy, no to idziesz wtedy już ze sobą. Chyba najgorzej jest po prostu patrzeć na to, czy ktoś coś pomyśli o nas. Dziękuję, to mam najszybszą puentę w podcaście. Było <laughs> bardzo miło. <laughs> ale, ale o no, to chodzi. Tak. No, tak. Obawa przed, przed oceną jest takim silnym faktorem blokującym podejmowanie przeróżnych zachowań, nie tylko seksualnych, ale po prostu, jak, jak się wstydzimy, no to. To, to, to na mniej mamy gotowość. Uh -huh. I, I rzeczywiście to, co mówisz, że ludzie jeżdżą za granicę, żeby, żeby otwierać związki, żeby się zabawić, żeby skorzystać z, z wizyt w klubach, no to, to, to może daje nam obraz tego, jak zamkniętym społeczeństwem jesteśmy. Mhm. Ale no. myślisz, że wiesz tylko z społeczeństwem? Czy faktycznie Polska jest taka jedną z nieśmiertelnych miejsc? Tak myślicie, że no. faktycznie tak jest? Tak, bo nawet ta kultura w klubach za granicą, myślę sobie tutaj bardziej na zachód od Polski, jest trochę mhm. inna. Że tam rzeczywiście osoby wchodzą, na do klubu śmigłowskiego, przestrzegają zasad. Czyli też w takim klubie czegoś robić nie wolno. To nie jest tak, że tam jest ta anarchia w klubie i możemy wszystkich dotykać, wszystko robić, tylko rzeczywiście okay. są pewne zasady, że trzeba zwracać uwagę na świadomość innych osób, na to, czy druga osoba jest w ogóle zainteresowana. Zainteresowana tym kontaktem ze mną. Mhm. No, bo to jest też tak, że, że w klubach działa prawo, które obowiązuje w danym kraju, więc y, 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 definicja zgwałcenia obowiązuje też, też w klubie. Mhm. No dobrze, w takim razie jak to czujecie? Czy chyba zgodzimy się, że z tym, że w tych czasach. Coraz trudniej jest tworzyć relacje, że ludzie bardzo narzekają na to, że ciężko jest im trafić na konkretną osobę, że pojawiają się, pojawia się dużo takiego niezdecydowania. Ghosting jest też bardzo popularny. Znowu pojawiają się nowe odłamy na nasze zachowania relacyjne. Czy to też nie ma jakiegoś połączenia z tym, że mamy tak dużo opcji seksualnych? I ja też myślę, że wpływ na to może mieć kilka czynników mhm. i rzeczywiście jednym z nich może być to, może być to, że e, mamy taką świadomość tego, że, e, że jak mi się nie uda w tej relacji, to, to szybko jestem w stanie znaleźć kolejną i mam narzędzia, które mi to ułatwią. Tak. Ale też myślę, że jest większa świadomość e, tego, żeby zadbać o siebie. I jak czuję się źle w jakiejś relacji, to nie mam już takiego ciśnienia na to, żeby... E, żeby w niej trwać i żeby się męczyć uh -huh. z obawy przed tym, co, co inni ludzie powiedzą. E, no bo statystyki są takie, że, że coraz więcej mm, par się rozchodzi, małżeństw się, się rozpada. Tak. E, I myślę, że jest większe przyzwolenie na to, żeby zadbać o siebie i o swój komfort. Okay. A z uh -huh. drugiej strony to, co powiedziałeś, że oczywiście te, te opcje, które mamy, powodują, że może mniej pracujemy nad tymi relacjami. No nie, nie? właśnie. Mniej rozmawiamy, bo to, co się dzieje na Tinderze. Też y, analizowaliśmy kiedyś aplikacje randkowe, jak one działają, no i zobacz, tam, tych opcji jest mnóstwo. Czyli mhm. mogę się przyczepić do nawet najmniejszej cechy, którą masz, która mi się w tobie nie podoba. Tak. Bo przecież tam mam jeszcze 10 czy 100 opcji do sprawdzenia. Tak. I nawet jeżeli teoretycznie instalujesz taką aplikację z myślą, że naprawdę chcesz kogoś znaleźć, to jednak ta myśl jest z tyłu głowy. No przecież, jak ja mam wybrać jedną osobę na już, dobra. Daję ci serduszko, zaczynam z tobą pisać, no to mam nie wybierać innych, przecież wciąż jesteś dla mnie obcym człowiekiem. Mhm. I nagle zbieram tych opcji. I na dużo. kim mam się skupić. I na, tak, to spotkam mhm. się z Michałem Sawickim w poniedziałek, z Michałem Tęczą we wtorek, w środę z kimś innym i nagle z, z wami wszystkimi było super. Mhm. I co? Ale potem sobie patrzysz, Michał Tęcza nie wymawia R, skreślony. <grym> <grym> Wiesz, że masz przed sobą jeszcze kilku kolejnych, umówionych na kolejny tydzień i kilku spoko, z których możesz skorzystać z przeszłości. No. Więc łatwo, łatwo pomijać opcje, w których coś ci nie odpowiada, nie? Tak. Ja też ostatnio pracowałam nad tym, nad tym u siebie w terapii. Kto idzie tak naprawdę na te pierwsze spotkania? Czy ja, dorosła Agnieszka lat 29? Czy, czy, za, czy zabieram ze sobą swoją małą dziewczynkę, która... Gdzie to ona patrzy na tych facetów i analizuje, czy, czy ten człowiek wypełni moją lukę? I to jest, powiem Wam, bardzo mocne, bo nawet jeżeli jesteś w tej terapii, znasz swoje schematy, to jest coś mi teraz bardzo bliskiego. Wiesz, dlaczego wybierasz jakieś toksyczne opcje, rzeczy, które Ci nie służą, to od tej. Tego, że wiesz, jeszcze daleka droga do tego, że zaczniesz wybierać dobrze. Bo co z tego, że wiem, że wybierałam niedostępnych emocjonalnie facetów? Co z tego? To jest niesamowite, jak pomimo tej świadomości nagle spotykasz kogoś i potem okazuje się, że powtarzasz schemat. Tylko dlatego, że jakby nieświadomie bardzo idąc na spotkanie z facetem, nie to na spotkanie z kobietą, mm, Zabiera ze sobą wszystkie swoje części. One nie zostają w domu. Więc to takie zatrzymanie się i powiedzenie sobie: dobra, trzy oddechy, dlaczego ten człowiek mi się podoba? Z jakiego powodu ja chcę go wybrać albo nie chcę go wybrać? To są w ogóle strasznie duże rzeczy i strasznie takie trudne, hmm. bardzo trudne. Zobacz, okazuje się, że. Potrzeba mieć mnóstwo narzędzi, żeby do tego, żeby mieć świadomość tak. i z głową wybierać osoby, z którymi idę na randkę. Na no, maksa trudne. A jeszcze trudniejsze jest to, że według statystyk na Tinderze jest około 60% osób w związkach już. Zostaje ci mhm. tylko 40% i jeszcze ta świadomość, którą musisz zdobyć, idąc na terapię. No, piekielnie trudne zadanie, żeby znaleźć kogoś przez aplikację randkową. Randkową jeszcze... właściwie która tylko z definicji jest randkowa, bo została stworzona zupełnie po coś innego. No. Po to, żeby szukać na seks. A nie na randki. Ale, Ale to, co, co jeszcze mówicie, bo, bo ja mogę wiedzieć, jakie mam schematy. I fajnie, bo to jest element no. terapii. Ale co z tego, jak mnie dalej kręcą te same no, osoby? Tak. <laughs> no to, tak. Tak. To, to też nie oczekujmy od terapii, że nas zmieni całkowicie, że w ogóle będziemy zupełnie innymi osobami. Bo już coś się ukształtowało, i możemy ewentualnie to delikatnie tam mm -hmm. szlifować, nad czymś pracować, ale i tak ta baza zostaje. Jezu, to jest tak ważne. Z jednej strony smutne, ale też takie. Ale, też takie... <laughs> ale to trzeba zaakceptować, że zimą jest zimno, nie? Nie możemy tak, udawać, że tak. jest 30 stopni. Ale warto o tym mówić, bo wydaje mi się, że to bardzo rzadko pada, że to, że idziesz na terapię, nie znaczy, że ty wszystko w sobie zmienisz. Ty masz jakiś kor, i jeżeli. Tam były rzeczy, które ci przeszkadzają. Okej, okay, możesz coś zliftingować, możesz sprawić, że coś ci będzie mniej odpalało, możesz sprawić, że świadomie zaczniesz wybierać w swoim życiu, co nie zmienia faktu, że no masz te swoje zadry, no i one będą. Mhm. I to jest, to, to jest niesamowite, to co powiedziałeś, że ile my musimy mieć rzeczy ogarnianych w głowie, żeby wybrać sobie faktycznie taką osobę, z jaką szczerze chcielibyśmy być. Mhm. Crazy. A jak już się znajdzie, no to, to znów kłody pod nogi. No, no bo trzeba popracować nad tym. Mhm. Tak, czyli też mamy to takie przekonanie. Zobaczcie, że idziemy do pracy, w pracy się staramy, wszędzie się staramy, a wracamy do domu do relacji i się rozkładamy na kanapie i już niech się dzieje. No. Czyli też już nad tą relacją nie pracujemy tak, jak nad innymi aspektami. No bo już jest, nie? no bo już jest, to zakładamy, że będzie, że będzie pożądanie, że będzie namiętnie, że ta miłość nam wystarczy do tego, żeby wszystko budować. Tak. tak. Ale też tak sobie myślę, bo poszliśmy w te negatywne elementy, ale to, co wcześniej powiedziałeś, <laughs> rzeczywiście. 19.30 <laughs> że też część tego, jest. że jest nam trudniej, to wynika, żeby. to nam nie umknęło, z tego, że mamy większą świadomość swoich potrzeb. Tak. I wcześniej y, pokolenia dwa na przykład wstecz godziły się na różne zachowania, no bo przecież wypada, bo co ludzie powiedzą, a teraz te zachowania cały czas się dzieją. Jak patrzymy na statystyki, no to musimy pamiętać o tym, że statystyki są troszeczkę w tej seksualności zakłamane, bo nie każda osoba powie nam szczerze, ale od 20 do 60% osób mówi o zdradzie ze swojej strony. Nie, że zostałem mhm. zdradzony, tylko że ja zdradziłem. Mhm. Więc pewnie zakładamy, że jest tego więcej. Więc te rzeczy cały czas się dzieją, nie? Tylko już mówimy wtedy stop, albo nie chcę być w takim związku. Hmm. A to jest też ciekawe, bo myślę, że wiele z tych osób, które zdradziło, też w życiu by się nie podejrzewało o to, że zdradzi. I pewnie też by nie chciało być, być po drugiej stronie. Nie? Są podwójne standardy w relacjach. Tak. Tylko Ej. pytanie, czy skoro takie są statystyki. No i tak to wygląda w relacjach, no to może te związki, nie na wyłączność, są jakimś rozwiązaniem. Mm -hmm. No bo skoro to nie działa, bo tak. jest tyle zdrad, tak. to pewnie w tym musimy nie siedzieć. Właśnie ja też się nad tym zastanawiam, słuchajcie, no bo no. Mm, chciałabym wierzyć w to, że znajdziemy tą jedną osobę i będziemy z nią do końca życia, no ale wszystko wskazuje na to, że czy nie będzie jak w bajce. Czy nie będzie jak w bajce. Ale wciąż możemy z tą osobą być, tylko musimy tak. sobie uświadomić, że nie będzie jak w bajce. I problem głowy. Ale nie, no też myślę, że są e, relacje, no. gdzie, gdzie można. które są monogamiczne i są szczęśliwe. Na pewno. że no, to, jest, to na nie, pewno. nie jest tak, że, że to jest jakaś nisza. Tak, nie, natomiast też tak. myślę sobie, że, że dobrze pracować nad związkiem i ustalać zasady i komunikować się na temat swoich potrzeb, bo. Są takie związki, które rozpadają się, a można byłoby je zmienić, uatrakcyjnić, porozmawiać o potrzebach. Ale pewnie I... za późno reagujemy. No tak. No. Albo w ogóle. Tak, tak. A czy uważacie, że niewyłączność emocjonalna i seksualna może budować bliskie i głębokie relacje? I mówimy tutaj, właśnie wchodzimy już w temat chyba poliamorii, która jest coraz bardziej popularna. Czyli te mm -hmm. poliamoryczne relacje, w których rzeczywiście darze uczuciem więcej <noise> niż tak, jedną czy osobę. tak naprawdę da się kochać wielu. Wiele. Tak. Tak, bo to nie jest tak, że jak się zakochamy w jednej osobie, to to, to blokuje nam e, to, że podobają nam się inne osoby, no. albo blokuje nam e, możliwość pokochania czy zakochania się w innych osobach. Mm -hmm. I natomiast e, ustalenie sobie relacji w związku e, no już może to blokować na takim etapie, że. Że nie podejmuje dalszych działań z osobami, które mi się zaczynają podobać. Mhm. Czy jest to kwestia Natomiast... decyzji do dogadania? Tylko to jest znowu problem, które pary dogadują. Na przykład, czym jest zdrada, albo no co właśnie. zrobić w sytuacji, jak zacznie ci się podobać, albo mi ktoś inny. No bo jak sobie pomyślimy o, o relacjach, no to jest mnóstwo też par, które e, żyją teoretycznie, monogamicznie. Mhm ale dochodzi do zdrad i też zdrad emocjonalnych i są, są osoby, które pod, prowadzą podwójne życia, no to jest poliamoria. Tylko taka niekonsensualna, tak. no nie, bez, bez zgody. Trochę w białych rękawiczkach. Niby nic się nie dzieje, a jednak się dzieje. To, to, to też są związki. Bo, bo też um, pytanie, bo poliamoria, czy, czy zakłada, że, e, że, że jest jedna główna osoba w związku, no która ma e, mhm. Jakby takie związki satelitarne, tak. czy, czy wszystkie osoby wchodzą ze sobą w relacje? Bo jak patrzymy na te starsze definicje, to rzeczywiście to było takie wspólnota uczuci i też domowa często, gdzie wszystkie osoby są ze sobą połączone w jakiś Czyli co sposób. Czyli to jeden dom i... Na przykład cztery na przykład. osoby, które się kochają. Okej. Okay. Ale rzeczywiście częściej albo równie często się zdarzają takie sytuacje, gdzie jest właśnie ta jedna osoba główna, która ma dwie relacje. Mhm. Tylko, że to jest wszystko transparentne. Każda osoba wie o kolejnej. Każda osoba też sobie z tą główną ustala swój, za, swój zasad, zbiór zasad, co, co wolno, a czego nie wolno. Jak pytałaś o to, czy można zbudować bliskość, no. to jest jedna przewaga u osób, które żyją w takich otwarcie nie monorelacjach, mono to jest to, że więcej rozmawiają, bo muszą więcej ustalić, więcej sobie mówią, więcej komunikują, więcej wiedzą o swoich potrzebach. Mhm. Mają też większą pewność siebie w tej relacji. Bo zobacz, że mówimy o zdradzie przy okazji rozpadania się związków, a czemu nie o innych rzeczach, które się dzieją niefajne? Tak. Że wciąż ta zdrada jest traktowana jako największa zbrodnia w relacji, a, a rzeczywiście przemoc wydaje mi się czymś dużo gorszym. To jest coś, nad czym my, my, my się dziwimy od lat, że, że ta zdrada to jest coś, co przekreśla związek, ale jak e, dochodzi do przemocy nawet fizycznej, to, to, to spoko. To dlaczego ta to zdrada jest, jest tak kluczowa, a inne tak mocne rzeczy schodzą <laughs> no. na boczny plan? Dlaczego? Raz, że o tym się y, jakoś przemoc psychiczna jest generalnie w relacjach i to jest normalizowane. No. Y, dwa, że przemoc fizyczna nie jest tak tabuizowana jak kwestie związane z seksem. Więc bardzo personalnie mocno odbieramy wszystko, co jest związane z seksem. Czyli wchodząc w relację zakładam, że tylko ja ci się będę podobać, ja spełnię mhm. Twoje 100%. Y, przy mnie ten seks ma być świetny. Czyli masz mieć podniecenie, reakcję z ciała to podniecenie, jeszcze orgazm najlepiej. Więc wszystko, co się wychodzi poza ten idealny, wymarzony obraz, to już jest bardzo personalnie traktowane. Że właśnie ja cię nie podobam, nie kochasz mnie, zdradzasz mnie, coś się dzieje nie tak. Więc Ale... mało mamy takiego zrozumienia. Mało mamy też wiedzy, myślę, na temat mhm. tego, jak funkcjonujemy i emocjonalnie, i seksualnie. No też nie mamy kompetencji komunikacyjnych. Tak, na pewno. I to jest takie, wiesz, ja też sama kiedyś miałam taką myśl, od razu mi się przypomniało, jak to powiedzieliście, że mm, czasami jest tak, że ta relacja z boku wydaje się całkiem okej. Okay. Nic się takiego nie dzieje, potężnego, co miałoby zwiastować koniec tego związku. Ale ty czujesz, że to jest koniec tego związku. Z z jakichś innych powodów. I pamiętam, że miałam kiedyś w swoim życiu taką myśl, że wolałabym być zdradzona, bo wtedy łatwiej by mi było spakować walizkę mam i wyjść. Wtedy. I, mam, a, I mam wtedy argument, trochę zrzucam odpowiedzialność, mhm. no bo powiedzenie: odchodzę. Bez powodu. Tak, bez powodu. Oczywiście mm. tutaj ogromny Sądzamy cudzysłów. Tak, tu... Zrzuca na mnie tą odpowiedzialność. Więc mm -hmm. ja chcę, żebyś ty coś zrobił. Ja chcę, żebyś... czyste tym... ręce. Tak, ja chcę <laughs> cię przyłapać. Ja wygrzebię coś. Oczywiście nie mówię o sobie. Ja wygrzebię <laughs> To nie coś. są te prywatne <laughs> Nie, to nie. Ja wygrzebię coś, co spowoduje, że będę mogła się mogła o to zaczepić, zrzucić na siebie odpowiedzialność i odejść. To jest też ogromne, to zrzucanie Rozstanie odpowiedzialności. to zrzucanie mówi nie <laughs> tak tak, tak. Ja, nawet są sytuacje, w których ja nie tylko czekam, ale trochę prowokuję, żeby mm -hmm. to się zadziało. Mm. Ja znowu re reaguję. <noise> ja, tak. <nie>. ja nie. <noise> nie no, wiecie, no każdy kiedyś jakieś głupoty no, robił. Oczywiście, oczywiście. Tak, to też nie ma osób idealnych. Tak, tak, ale to już... To ale to jest też fajny wniosek, że każda osoba robi jakieś głupoty, nie ma osób idealnych, więc tak. czemu oczekujemy, że ta druga strona, czy nasz związek będzie idealny? No nie będzie, będzie po prostu fajny, więc decydując się na relacje, bierzemy dużo i dajemy dużo, ale też musimy się czuć z tym, że... Że to się skończy. Tak, i że różne emocje będą się pojawiać, nie? że będą silniejsze te przyjemne, ale też silniejsze te nieprzyjemne. Mhm. Bo zobacz, jak y, obca osoba coś zrobi, albo nawet znajomy, to ciebie to nie obejdzie, albo cię nie wkurzy. Tak. Ale jak twój partner coś zrobi, to samo, to jest przechlapane. Tak. Nie ta deska przysłowiowa w łazience, w toalecie, nieopuszczona. A jakie to jest przysłowie z deską? Żadne. Rzeku, <grym> ta popularnie używana w przykładach deska klazetowa. Tak, jest. tak. I te przysłowiowe skarpety. I z jakiego to przysłowia? Skarpety wyrzucone. Związek... Co, one, no, no, co on jest? <laughs> Nawet nie potraficie się wybronić. Nie, nie, nie. rapować, a nie tak, to prawda. Okej, okay. mm, na czym stanęliśmy, słuchajcie, <laughs> bo tutaj śmiech, jakichś tu poważne tematy wchodzą w grę. Okej, okay. mamy wiele opcji na bycie z kimś. Zachaczyliśmy już o tą poliamorię. Podejrzewam, że znalezienie człowieka, który chciałby się z poliamoryczną osobą związać, może być na maksa trudne. No bo spotykam się z tobą, pierwsze spotkanie i warto by być fair. I mówisz, i co, i co mówisz? Cześć, podobasz mi się, chcę cię poznać, ale... ale... ja tylko związki otwarte, ale mam już dwie dziewczyny, znaczy, nie? To kiluje, to, kiluje, to, kiluje na, to kiluje na starcie, a z drugiej, Ale słuchaj, to kiluje na starcie, a z drugiej strony nie możesz... Zaangażować tej osoby, nie informując jej o tym, że takie rzeczy. Tak, no nie wyskoczy z tą informacją tak. po trzech miesiącach, nie? To by było rzeczywiście już trochę za grubo. No to po jak, ile, ile, jak długo można to w sobie trzymać, uważasz? No, no bo też e, czym innym są związki otwarte i czym innym jest poliamorian, mhm. Tak, no bo, tak, tak. Bo myślę sobie, że rzeczywiście do związków poliamorycznych polyam może nie być łatwo. Mhm. No, czyli e, myślę, że najważniejsza jest otwartość od samego początku. Czyli jeżeli. Poszukuję kogoś do związku poliamerycznego, No to, to jestem otwarty w, w komunikacji. Mówię, że jestem w związku i szukam tak. kolejnej osoby do bycia w związku. Ależ myślę, że to musi być trudne energetycznie. Się, ale myślę, że jak się prowadzi taką otwartą komunikację, no to znajdą się osoby, które napiszą. No w sumie to jest dla mnie spoko opcja, no bo. Nie muszę poświęcać całej swojej uwagi tej jednej osobie, tak. bo, bo ona się jakoś rozłoży. Tak, tak, że to tak. jest jak praca na pół etatu. No. Ale nie wiem, czy też nie czasami łatwiej energetycznie, jak wszystko jest y, szczerze powiedziane, mhm. że mniej musimy kombinować naprawdę w tych relacjach. Tak, tylko pytanie, czy naprawdę mm, na ile ludzie są szczerze i na ile ludzie potrafią komunikować tak mhm. bardzo, bardzo otwarcie i transparentnie? Czego oni chcą w życiu? Tak, więc ja myślę, że do, do bycia w związkach niemonogamicznych trzeba mieć jakąś taką dużą dojrzałość emocjonalną, kompetencje komunikacyjne świadomość że to, że to nie, siebie, Tak, świadomość tak, potrzeb. Świadomość, tak, że to nie jest takie, mhm. takie, takie proste do zarządzania. Tak, nie? ja myślę, że takie, takie, takie nie wiem jak to nazwać, co, schematy życia? Nie. Jak, schematy. Jest coś takiego. Tak. <laughs> Mogą być też często bardzo niebezpieczne, dlatego że mam. To nie jest moje doświadczenie doświadczenie mojej przyjaciółki, która usłyszała od faceta, z którym się chwilę spotykała, że on ma pojemne serce i on może kochać wiele kobiet. Tylko, że on w tym samym czasie miał kobietę. I nic nie wskazywało na to, że ta kobieta wie o tym, że on ma tak pojemne serce, więc to jest też niebezpieczne, bo no mam właśnie. wrażenie, że to jest straszne oszustwo. No i takich sytuacji jest też dużo. Tak. I to nie jest ta polia Maria, o której mówimy. I to no? jest. Właśnie, i mam, to nie jest mam żonę, kochanie, ale ja ciebie też kocham. Tylko że ta żona <laughs> nic nie wie. Mhm. No to, to, to jest trochę pieprzenie. Tak. Mhm. No to, to, to nie jest fair, też myślę. Tak, tak. Dlatego mówię, że zakładam, że ta szczerość nie jest tak oczywista i musi być bardzo, bardzo, bardzo trudna, żeby szczerze komuś powiedzieć, jak to faktycznie. To jest dobiero wysiłek, nie żeby tak kombinować, żeby jedna strona się nie dowiedziała a tutaj dochodzi do jakiejś zrady, tu mam jakieś że jestem zmęczona samą myślę, że, tak. że musisz układać swoje życie do tego, tak. żeby być w dwóch relacjach. Mhm. że myślę, że to jest dużo bardziej męczące niż bycie w takiej szczerej, otwartej relacji, mm -hmm. gdzie, gdzie osoby o sobie nawzajem wiedzą. Czy uważacie, że y, każdy dorosły człowiek powinien sobie tak, zrobić taką trochę redefinicję tego, czym są dla niego, na przykład miłość, czym jest dla niego zobowiązanie, oczekiwania? Czy może mm... lepiej nie? Y, no, <laughs> dlaczego? Y, myślę, że y, nie, no myślę, że to byłoby korzystne, że, że byłoby fantastycznie znać swoje potrzeby, wiedzieć, czego oczekuję od życia, wiedzieć, czego oczekuję od osoby, z którą jestem. Uh -huh. Natomiast myślę, że, że wiele związków Wydaje trzyma sobie. się na tym, że się nie wie. Uh -huh. Gdybyśmy zaczynali od zera. No tak, to nie tworzyliśmy nowe społeczeństwo, to tak, to chcielibyśmy, żeby każda osoba zadała sobie te pytania. Tak, czym, czym to dla mnie jest? Mhm. I dlaczego w ogóle ja mam mieć tego partnera? Bo z jednej strony, to jest ciekawe, wydaje mi się, że każdy z nas ma to trochę w sobie. Tą, tą część taką monogamiczną, gdzie chciałbyś mieć to poczucie bezpieczeństwa, wiedzieć wyjątkowość, dokładnie, a z osoby. drugiej strony tą wolność, tą wolność tego, że nikt mnie nie ogranicza. Ja nie muszę się tłumaczyć, co robię, dlaczego coś robię, tylko po prostu żyję, więc myślę, że te dwa wilki w każdym z nas drzemią. Mhm. I myślę też, że to odpowiedzenie sobie na pytanie takie szczere, naprawdę. Która ta ścieżka jest moja, jest super, super trudne, bo każda ścieżka coś kosztuje, bo ja tak sobie głośno myślę: Wchodzę na przykład w związek, który jest związkiem otwartym, i na przykład chcę mieć dziecko, i od razu za tym idzie myśl, moja, mm, jak ja mam wychować to dziecko? jakie mam mu wartości przekazać, takie, wiecie, relacyjne po prostu. Co mam mu powiedzieć, że to jest okej, okay? że na przykład mam pięciu facetów? Albo że na przykład jestem w relacji i uprawiamy seks z innymi osobami. No, wiesz, to myślę, myślę, że to musi być naprawdę trudne. Ale tu wystarczy sobie zaakceptować siebie nie? i zobaczyć, że nie ma w tym niczego złego. Że to, że mamy jakiś model relacji, ten mono kulturowo uh -huh. pojony, on się dla części osób sprawdza i to nie jest tak, że go negujemy, uh -huh. ale część osób się w nim nie odnajduje. Tak. I nie ma niczego złego w relacjach poliamorycznych, jeżeli są... W ogóle w każdej relacji fajnie, że była ta, ta transparentność i szczerość. Czyli nie ma nic złego w relacjach mono, nie ma nic złego w relacjach tych poliamorycznych, nie ma nic złego w relacjach, które swingują, albo które są otwarte seksualnie. Mm -hmm. To są tylko jakieś nasze takie przekonania, że... I z tym się też spotykam w gabinecie, że zwłaszcza kobiety mają trudność. Chcą pójść do klubu dla swingerskiego, chcą na przykład otworzyć relacje, no co? ale co, jak kogoś zobaczę, ktoś powie mu dziecku, tak. co, jak matce nie wypada, czyli mamy dużo takich To za maskę na Twarz. I są też są takie. Też takie no. Nie, tylko że mamy z takich dużo ograniczeń bardzo krzywdzących. One się nie biorą z rzetelnej wiedzy, z edukacji, tylko mm -hmm. z tych takich przekon. obciążeń kulturowych i z przekonań na temat siebie i, i okay. świata. A tak z pozycji mm, ekspertów, psychologów, seksuologów, jak obserwujecie Waszych klientów? Jak często pomysł na to, żeby otworzyć związek, związek, jest takim łapaniem się tratwy, żeby uratować ten związek, bo się sypia? To jest najbardziej e, nierozsądny pomysł, żeby otwierać związek w momencie kryzysu. Ale czy, się to, czy zdarza się to często? Zdarza się. Zdarza się. Rze rzeczywiście rzadkością jest, ale to też się zdarza, że przychodzą pary i mówią: Zaczynam myśleć o innych osobach nie chce zdradzić, chcemy razem przedyskutować, co z tym zrobić. Czy otworzyć relacje, czy nie, czy jakoś rozmyślić nasze życie seksualne, czy takich profilaktycznych interwencji jest bardzo mało. Mm -hmm. Zwykle jest to już w sytuacji głębokiego kryzysu. Mm -hmm. Albo zdrady. Mhm. Mm no. Już, no bo w... tak często dochodzi do, do zdrad, zanim się o tym pogada. Tak. Myślę, że, że, że dużo częściej dochodzi do, do zdrad, niż do szczerej rozmowy na temat potrzeb i i, I formy relacji, formuły relacji. Mm -hmm. Bo nawet nie zawsze musi być ta potrzeba na seks z kimś innym. Tylko czasami jest mi wstyd albo boję się powiedzieć tobie, że chcę jakiegoś rozmaicenia w naszym życiu seksualnym. Żebyś tego nie odebrała, nie odebrał jakoś personalnie źle. Tak, a w zdradzie jest po prostu łatwiej, bo nie oczekujemy też od tej kolejnej osoby, drugiej osoby, trzeciej osoby. Tylko po prostu się bawimy, nie? No dobra, otwieramy związek. Czy. Czy. Kiedy trwają takie związki monogamiczne już X lat, to to otworzenie związku um, mać, no pewnie ciężko. tutaj, jakieś statystyki, czy to często wychodzi, czy jest na przykład takim początkiem końca? Ja znam związki otwarte, nawet z dziećmi, które udaje się utrzymać latami. Ale U, one się, udaje od, się może one, one źle, się ale... otworzyły po czasie, czy one tak. były od początku otwarte? Okej. Okay. Ten, który teraz mi przychodzi do głowy, otworzył się po czasie. Mhm, jest tam troje dzieci e, i obie osoby prowadzą swoje związki e, poboczne okay, też. Okay. Uh -huh. Czyli tworzą jedno gospodarstwo uh -huh. z dziećmi, ale mają też swoje związki z zaangażowaniem emocjonalnym e, poza domem. Emocjonalnym też? Z, tak. Ok. Tak. Uh -huh. okay. To, to, to ten związek, który mi przychodzi teraz do głowy, to trwa już na pewno od lat siedmiu, ośmiu. Mhm. Ale w większości relacji, jeżeli już to otwierają się, chyba rzeczywiście od początku wchodzimy z takim już doświadczeniem, zwykle i, i przekonaniem, że chcemy tej relacji otwartej. Tak. Ale na początku pewnie trochę czasu i energii trzeba poświęcić na zbudowanie tego koru naszego. Czyli też w tych relacjach otwartych, gdzie nie tworzymy równoległych relacji, to musimy mieć przekonanie, że nasz związek jest najważniejszy. Mhm. Że nie ma tego zagrożenia, że ufamy sobie. Też kiedyś jedna osoba w relacji otwartej podzielała mi takie zdanie, które mocno mi dało do myślenia. Że y, cieszy się, jak partner powiasek z kimś innym, bo jest zadowolony. I ona się cieszy, mm. jak jej partner jest zadowolony. I też jej partner się cieszy, jak ona ma satysfakcję seksualną z kimś innym. Noż, to jest takie już ogromne przeskoczenie. Tak. Takiego ale myślę, ja że... w relacji tak. na to, że tobie jest dobrze. A że i tak ja jest dla ciebie najważniejsze. Jak to mówisz, no to ja widzę dwie naprawdę dojrzałe jednostki, które mają poczucie własnej wartości, wiedzą, ile są warte, i wiedzą, że to nie jest o nich. To, że ten mój facet, ta moja kobieta idzie i, i uprawia seks z kimś innym, to, to jakby nie oznacza, że ja mam, ja czegoś nie mam, coś jest mm -hmm. ze mną nie tak, ale to wymaga myślę, że o, o ogromnej dojrzałości. Mamy... Może obie osoby były po 60, nie? więc może to jest <laughs> też kwestia tego, że parę okay. rzeczy już przetrawiły. Okay. No, o tym też zawsze mówimy, że, że mamy swoje biologiczne uwarunkowania jako ludzie mm -hmm. do podejmowania kontaktów seksualnych, do podejmowania relacji. I to jest tak, że. Że te kontakty seksualne przestają z czasem satysfakcjonować tak jak na początku. Tak. I to jest biologia. I, i, I można próbować coś z tym robić, można próbować urozmaicać, ale trzeba się też pogodzić z tym, że te kolejne kontakty będą coraz mniej satysfakcjonujące i tyle. Że już nie mm -hmm. będą tak ekscytujące, że już nie jesteśmy w stanie mm, wyrzucić tyle dopaminy z siebie. One mogą być super na inny sposób, nie? ale nie będą już takie, mm -hmm. jakiego oczekujemy, a lubimy wchodzić ponownie i wracać, myślami, do tego stanu zakochania, gdzie tak. zaczęło, że mnie dotkniesz, już była ekstaza. Tak, hmm? tak. Też podejmowanie kontaktów seksualnych z tą samą osobą, jakby tuż, tuż po pierwszym kontakcie, jest dużo dłuższe, niż gdyby trzeba było podjąć kontakt seksualny z inną osobą. To znaczy, mm -hmm. organizm dużo szybciej się regeneruje, jeżeli kolejny kontakt jest z inną osobą. Hmm. Więc mamy jakieś takie biologiczne uwarunkowanie do tego, żeby, żeby jednak w tej monogami e, nie trwać. Okej, okay. <gry> to... okej. Okay. Okay. A czy to też nie jest tak znowu głośno Myślę, Możecie mnie tutaj kilować z moimi jakimiś wynurzeniami. Jak przesuwasz granice, no to wskakujesz do czegoś, czego nie znasz. Za chwilę to się robi już takie znane. I czy nie masz takiej potrzeby cały czas przesuwania tej granicy? Bo ja znam taki Eskalacja otwarty potrzeb. Z... Znam taki otwarty związek, który otworzył się też po jakimś czasie. Um, oni też um, robili dość często takie swingerskie wieczory, więc tych ludzi tam u nich było dość dużo. No i finalnie skończyło się tak, że dla nich taki seks już tylko oni nie był satysfakcjonujący. Tam było za mało adrenaliny, za mało emocji. Potrzebowali po prostu do tego aktu seksualnego innych ludzi. No bo te granice są cały czas przesuwane. Jak już polecieliśmy w jakimś aspekcie po naszej bandzie, no to ta banda już jest jeszcze dalej, więc chcemy ją jeszcze bardziej przeskoczyć. No i mhm. gdzie jest ten koniec? Gdzie jest ten moment, w którym jakby okej, okay, wystarczy? A z drugiej strony nasz mózg się przyzwyczaił, więc jeżeli przyzwyczailiśmy się do, do tego też, że raz na jakiś czas przeskakujemy te granice i podoba nam się ta adrenalina, wiemy, jak to jest mieć tą adrenalinę, no to kiedy, kiedy powiedzieć sobie dość? Czy to nie psuje trochę naszej głowy po prostu? Czy wszystkie fantazje i marzenia, aby są bezpieczne, żeby je spełniać? To, tak sobie też myślę o takich dwóch scenariuszach, bo jest jeden, ten, o którym powiedziałaś, że rzeczywiście potrzebujemy nowości, żeby poczuć, bo przyczyniamy się, tak, hmm. się do pewnego poziomu ekscytacji, dopominy w mózgu i tak dalej. Tak. Więc potrzebujemy nowości, bo, bo to rzeczywiście może eskalować, a z drugiej strony mam taką relację w głowie, e, która uprawia seks tylko ze sobą e, i jakoś im nie wychodzi w tym seksie. Czyli no. bierzemy taką parę, która nie wychodzi w tym seksie, która nie jest zadowolona i przestaje w ogóle w tę bliskość angażować. Przestaje uprawiać seks ze sobą, nie uprawia z nikim innym. Trochę wygasa ta, ta namiętność albo całkowicie nawet wygasa bliskość, mhm. co jest lepsze, nie? Czy to, że ciągle to eskaluje z nowymi osobami, tak. czy to, że całkiem to życie seksualne zamiera. No ale tu mówimy o przykładzie faktycznie osób, które nie były dopasowane seksualnie. Albo były, albo z jakichś powodów przestało, yy, przestały siebie pożądać, nie? Po mhm. czasie. Nie pracowały nad tym, nie komunikowały się. Bo, bo rzeczywiście jest ta, yy, I pewnie tak się będzie działo, nie? że te kolejne doświadczenia będą powodowały, że chce jakieś nowości. Tak. tak. Tylko, że to, to sobie też myślę, że to z osobami, które już tak mają, które na przykład miały już setkę osób, z którymi by, uprawiały seks, mm -hmm. też nie cofną tego, nie? już też mają jakieś potrzeby, zapotrzebowania na to, żeby pewne nowości się pojawiały w ich życiu. I to jest yy, może taka nadzieja dla tych osób, że yy, nie powiemy im, ty się nie nadajesz do relacji, tylko tak. ty możesz stworzyć relacje na własnych zasadach. Tak. No bo to też jest tak, że na, na nasza tożsamość składa się już o, od lat, ta definicja funkcjonuje, z pociągu romantycznego i seksualnego. Mhm. Więc przychodzą mi do głowy też osoby, które mogą potrzebować po prostu e, jakiegoś urozmaicenia w kontaktach seksualnych i zupełnie nie potrzebować tego urozmaicenia w kontaktach emocjonalnych, nie, w, mhm. w budowaniu relacji. Nie, że są osoby, które e, mogą chcieć podejmować kontakty seksualne z osobami różnych płci. Ale trwać w relacji tylko z jedną. I myślę sobie generalnie, że, że życie seksualne bardzo wpływa na, na życie relacyjne. Tak, więc naprawdę. brak satysfakcji w życiu seksualnym, myślę, że może przynosić dużą frustrację i w negatywny sposób wpływać na życie emocjonalne. Mhm. więc e, pytanie, czy lepszym dla naszego związku będzie pogadanie o tym i popracowanie nad być może rozwiązaniami. Alternatywnymi do związków monogamicznych? Tak. Czy trwanie w, w takim braku satysfakcji seksualnej, który na pewno przełoży się na, 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 na to życie? Relacyjne. Mm -hmm. Ale to też jest jeszcze te, ten przykład, o którym powiedziałem, tak jak mówiłeś w tym szkodu głowy, że rzeczywiście <laughs> znowu jest ten element wiedzy i tego, że nie wszystko musimy wiedzieć, też byłoby fajnie, więc jak czujemy, że coś się dzieje w tej relacji, czy to w relacji monogamicznej, czy otwartej, coś, co nas niepokoi, to też możemy z tym przyjść na konsultację. No tak. Nie, że nie musimy zostawać samodzielnie z tym. Więc jak czujemy, że hmm. e, albo to życie seksualne nie jest satysfakcjonujące, albo czujemy, że to eskaluje za bardzo i trochę tracimy nad tym kontrolę, co, co może nas niepokoić, to też możemy to skonsultować. Mm -hmm, mm -hmm. No bo właśnie, bo, bo jak widzimy, że życie seksualne przestaje przynosić satysfakcję, to wcale nie musi okazać się, że najlepszym rozwiązaniem będzie otwarcie związku. Nie? Że, że być może potrzebne jest wsparcie terapeutyczne, tak. Żeby okazało się, że trzeba zmienić coś Jakieś przekonania w tej relacji swoje. po tak. prostu, żeby, żeby urozmaicić życie seksualne albo, albo właśnie popracować nad swoimi przekonaniami. A myślicie, że lepiej jest y, najpierw skonsultować to ze specjalistą, czy y, na przykład podzielić się ze, swoim, y, ze swoją drugą połówką tym, że, kurczę, myślę o tym, żeby otworzyć związek, czy jednak się upewnić na 100%, co w nas drzemie, bo jednak rzucenie czegoś takiego do tej drugiej osoby może być, bomba, może być bombą. <grym> no. Tylko też takie mam przekonanie, że jak y, zanim przyjdzie mi myśl o otworzeniu relacji, to najpierw przychodzi mi myśl, pewnie miesiąc albo pół roku wcześniej, że czegoś im brakuje w seksie. Tak. Mhm. I to by była fajna y, myśl do zakomunikowania. Tak. Tylko, że... No też to, to absolutnie, jestem absolutnie przekonany też, że y, większość osób w długo w wieloletnich relacjach myśli o innych osobach. Tak. Po prostu. Tak. Jakby nie, nie przestają podobać nam się inne osoby, jak wchodzimy w relacje. Tak, ale to jest niesamowite, że tak trudno jest nam to dopuścić do siebie, prawda? Mhm. Że pomimo tego, że ciebie wybieram do tej relacji, z tobą spędzam życie, to jednak jako kobieta. Widzę innych facetów. Kątem oka. Tak, oni mi się podobają. <grym> się nie mam oka? Tak, albo i nie. <grym> albo całym okiem. <grym> albo całym okiem. To, że oni mi się podobają, to, że w momencie, w którym jesteśmy już długo razem i ta nasza namiętność wygasła, to, że na przykład nawet. Ktoś sprawi, że czuje się podniecona, to nic nie znaczy i że to jest normalne, że to, że nasza reakcja z ciała wypływa, nie oznacza, że ty coś z tym zrobisz i że te akcje będą. To też nie oznacza, że to jest wina tej drugiej osoby. Tak. Po prostu tak jesteśmy tak. zbudowani, zbudowane. Tak, ale no. wydaje mi się, że w ogóle ta seksualność jest tak bardzo ubrana w taką na maksa puchową ogromną kurtę, która jeżeli mogłaby mieć swoją markę, to miałaby marka wstyd. I ta kurta jest taka: po prostu wiecie, no, ludek mhm. ogromny. Z kapturem. Z kapturem ze wszystkim, kombinezon. No bo, tak Tak naprawdę to ja bym bardzo chciał, żeby y, stało się jasne i, i żeby to głośno powiedzieć, że, że to życie w relacji składa się z takich dwóch silnych fundamentów. I że jednym jest seksualność, a drugim jest emocjonalność. Tak. I, i że, że one wcale nie muszą iść ze sobą równolegle całe życie na tym samym poziomie. Mhm. Że, że któryś z nich może osłabnąć z czasem, a drugi się wzmocnić. No i rzeczywiście tak jest też, że to też jest uwarunkowane biologicznie, że, że po jakimś czasie, kiedy podejmujemy te kontakty seksualne i ich jakość, czy, czy zadowolenie z nich spada, to tworzy się relacja, to tworzy się przywiązanie. I więc yy, są te dwa silne elementy, nad którymi trzeba pracować, i które można urozmaicać i o których po prostu trzeba rozmawiać. Czyli to, co tutaj powiedziałeś, czyli czasami jest tak, że paradoksalnie im większa miłość, tym mniejsze pożądanie. Kucz, bardzo mi się nie podoba to. <noise> Zdaję sobie sprawę. To nie musi tak być. Ale to też sobie zobaczmy, że każda osoba ma inaczej. Że każda osoba każdą osobę coś innego po, pociąga. Do innych osób czuje pożądanie. Jedne wolą w bliskości, drugie wolą do obcych osób. I też fajnie mieć świadomość, jak ja funkcjonuję. Czego potrzebuję, kogo kocham, a kto mnie podnieca. Co mi przypomniało też o, o tym artykule Magdy Kuszewskiej, że też jak, jak jesteśmy w jakiejś E, ważnej relacji, która jest dla nas e, jakaś taka, taka wyjątkowa, mhm. to też realizacja swoich potrzeb seksualnych może być e, wstydliwa, nie? Że, że może być trudna do e, zwerbalizowania, że ciężko powiedzieć osobie, którą szanuję, z którą jestem, z którą e, łączy mnie silne uczucie i mam to przywiązanie emocjonalne, o jakichś swoich fantazjach, które być może postawią tę osobę w jakimś takim dylemacie. Tak. Czy się podjąć, czy nie podjąć. Tak, tak, tak. Albo trochę podważą w ogóle to, czy w takim razie my powinniśmy być razem, bo ja, ja nie czuję tego, co ty. Mnie mówisz. się to nie podoba. Tak. Nie chcę tego realizować. Tak, tak. albo wręcz, bo ty naprawdę masz takie fantazje. Czyli może mi to obrzydzać, mogę tak. uważać to za grzeszne, mogę to tak. negatywnie ocenić. Tak, tak naprawdę też e, zdrada nie zawsze jest. E, Pokierowana brakiem miłości czy, czy brakiem uczucia, mm -hmm. czy takiej emocjonalnej więzi. Często się mówi, że bardzo często to słyszę, że jak ktoś raz zdradził, to będzie zdradzał w każdym związku. Ale to jest totalny bullshit. <grym> to, że raz coś zdradził, też nie znaczy, że zdradzi mnie drugi raz. Tak. Nie, tak. To, to zawsze Zdradę w terapii traktujemy jako objaw i staramy się zobaczyć, co jest pod spodem. Czy tam mm. rzeczywiście jest coś się wydarzyło, co jesteśmy w stanie naprawić w tej relacji, czy tam już po prostu nie ma relacji. Na przykład komunikacja. No. no, to jest w ogóle też dobre. Właśnie a propos, znowu wracamy do tego początku. Znowu poznanie takiej osoby, z którą jest, będziecie na podobnym poziomie umiejętności komunikacyjnych. To jest super trudne, że ty już przekopałeś trochę gruzu, już wiesz, jak się to robi, poznajesz kogoś, wydaje ci się fajnie, może coś z tego być i nagle okazuje się, że no... Nie pogadacie. No nie pogadacie. <gadanie> tak, tak, pozamykana osoba, że się nie da, nie? Tak, tak, że na przykład masz tą empatię, otwartość, słuchasz tej drugiej osoby i myślisz sobie, ej no, ale a co ze mną? To mnie posłucha. No to jest super trudne. Ale mamy kolejną przyczynę, czemu czasami jest trudniej teraz w relacje? Bo rzeczywiście też się niektóre osoby bardziej zastanawiają, nad całą mają większą świadomość i oczekują. Tak. Nie oczekują, ale już nie potrafią być z osobami, które tej świadomości mają mniej albo tak. które nie są gotowe na rozmowę. Tak, tak, tak. I jest taka druga strona medalu, nie? że gdzie dużo ludzi na przykład używa jakichś technik manipulacyjnych bardzo nieświadomia. A ty już wiesz, że to są techniki manipulacyjne. I tak siedzisz, słuchasz, i myślisz sobie, o, wow, o wow, co tu się odgrywa. Tak trochę z podziwem, a trochę. A my nie chcę brać w tym udziału. Tak, tak, tak. No i tego jest mnóstwo, więc wraz ze świadomością idzie jakiś jakiś. Dużu, nie opłaca się łapać świadomości, <laughs> bo będzie ci trudniej. <laughs> no, no, trochę tak. No, trochę, no tak. trochę tak. To już nie mamy my przynajmniej nie? 15 lat, żeby łapać wszystko, co ktoś nam daje, tylko rzeczywiście tę świadomość łapiemy. Tak, Też generalnie, im więcej masz wiedzy, im więcej e, wiesz o świecie, tym. Bardziej okazuje się, że jest to okropne miejsce do życia. Tak, życzenia. że niewygodnie jest tutaj być. no. Więc tutaj pytanie też od razu przychodzi: Okej, okay, żyć? jak żyć? Wiemy, że nie ma y, ludzi idealnych, mm -hmm. niemniej perfekcja nie istnieje, a z drugiej strony no już masz jakieś wartości i, i wiesz, do czego dążysz i na co ty się możesz zgodzić, a co jest dla ciebie w ogóle no go? No, no nie idziemy mm -hmm. tam. Dlatego to... myślę sobie, że właśnie moment, kiedy rozmawiamy o relacji, e, powinien wyglądać trochę jak negocjacje. Nie, że ustalamy, ustalamy zasady, mm -hmm. które są dla mnie i dla ciebie ok, Jeżeli coś wykracza poza twoje, e, po, poza, twoją, poza twój komfort, coś, coś, co będzie sprawiało ci przykrość, czy będzie dla ciebie niewygodne, no to pytanie, czy ja jestem w stanie się ugiąć żeby tego nie osiągnąć w tej relacji. Nie? Myślę sobie, że, że to są trochę negocjacje, że taki kontrakt e, relacyjny do otwierania związku, czy nawet do pozostania w związku monogamicznym powinien się pojawić w każdej relacji. Mm -hmm. że powinno się pogadać o tym, co jest dla mnie zdradą, e, powinno mm, się tak. pogadać o tym... E, no, no właśnie, no bo, bo, bo okazuje się czasem, że, że dla niektórych osób zdradą jest lajkowanie komuś postów na Instagramie. No jasne. No, że Oczywiście, nie. Nie. <laughs> Oczywiście, że tak. <laughs> nie, więc, jakby w ogóle wchodzenie w nowe znajomości z osobami płci tej ty samej lub przeciwnej. Ewa Longoria. <laughs> Przepraszam. Co? Perkę? <laughs> no, a skąd ty wiesz, że wyszukiwałem? <laughs> Mamy to. Ale tak, to no. prawda. To uzmysłowienie sobie, porozmawianie, czym jest dla mnie zdrada. Ale też takie, może zanim wyjdę z tym wątem, dlaczego ty szukałeś tej Evelyn Gory, ja się zastanowię, dlaczego mnie to tak trigeruje? Dlaczego to, że on. Bo mam kompleksy, że nie wyglądam jak Evelyn może. <laughs> Nie, no, to to no, nie jest, no, mówimy nie tym. A o czy ty tego. też nie wyglądasz? Na no, no, no. szczęście. <laughs> ale tak, więc no ta praca nasza jest tutaj przeogromna, żeby to hmm. wszystko jakoś poukładać i żeby. No, wydaje mi się, że no, to tak, tak, tak samo w dzieciństwie było. Im więcej mieliśmy zakazów, tym bardziej chcieliśmy czego, coś zrobić. Więc jeżeli będziemy zakazywać tej naszej drugiej osobie po prostu wszystkiego, albo nie, nawet nie dosłownie zakazywać, ale pokazywać, że nam nie odpowiada to, że on, nie wiem, wychodzi, że. Ma koleżanki, że rozmawia z tymi koleżankami, że nie daj Bóg ma przyjaciółkę, najgorzej. Bo to już wiadomo, co tam się dzieje. Tak, tak, tak. No to jeżeli my tego nie ogarniemy w swojej głowie i te zakazy gdzieś tam będą wisiały, jak takie gradowe chmury, no to prędzej czy później to się po prostu rozwali. No bo to jest to, o czym już powiedzieliśmy, że każdy z nas ma taką ogromną potrzebę. No tej wolności, a mam wrażenie, obserwując z, z boku, albo nawet już nie tak bardzo z boku, te wszystkie dziwne niuanse relacyjne, że mm, fakt, zapomniałam, co chcę powiedzieć. Trzeba będzie wyciąć fakt? Yeah. Nie. <laughs> Bo tak sobie myślę, że rzeczywiście ta wolność, o której mówisz, czyli taka autonomia, jest mm -hmm. super ważna. Ale też bardzo ważne są granice i mamy taką potrzebę, żeby to się równoważyło. Każda osoba to ma. Potrzebujemy wiedzieć, w jakich granicach możemy się poruszać, ale mieć tak. też jakąś wolność. Tak. I to, i, to, I to są takie dwie potrzeby, które każda osoba ma, które mają za zadanie się równoważyć. Tak. Jak nie ma granic, to ludzie mają tendencję do poszukiwania ich. Uh -huh. Więc myślę sobie, że dobrze jest zawczasu je ustalić, natomiast jak one są zbyt ciasne, to oznacza, że nie ma miejsca na autonomię. Tak. Jak one są za luźne, to oznacza, że, że ich po prostu nie ma, że jakby granice się rozjeżdżają. Tak, Więc tak. jakby poruszanie się w granicach jest super ważne i ważne, żeby je ustalić. Mhm. To daje takie poczucie też bezpieczeństwa, że wiem, co mogę, czego nie mogę i jakie konsekwencje mnie spotkają za przekraczanie tych granic. Tak, tak. Ale i na ile też te granice, które wyznaczam w związku. Faktycznie są zdrowymi granicami, bo wiecie, ja mogę mieć granice typu, pff, nie wiem, nie krzyczymy na siebie. Jak, jak na mnie będziesz krzyczał, to, to nie będziemy tak rozmawiać. Tu jest moja mhm. granica, a nie wiem, czy okej, okay, granicą jest powiedzenie, że jakby nie podobają mi się ci znajomi, nie spotykaj się z nimi. Czy czy wie, wiecie o co chodzi? To no. postawiłam granicę, albo ja, albo oni. Tak, ale myślę, to, to jest świetny przykład, no bo, bo na to, żeby to negocjować. No jakby mówię, OK, tobie się nie podobają, ale to są moi znajomi, bardzo mi na nich zależy. Mm -hmm. no to może kompromisem będzie, że spotykam się z nimi sam mm -hmm. i ty nie musisz. Albo z tobą, żebyś się przekonała, przekonało, że, że to nie jest nic strasznego. nie? Ale jak ci się trzy mm. razy nie spodoba, to możemy odpuścić. Mm -hmm. No, czyli tutaj znowu rozmowa. Negocjacje, Negocjacje. ale też świadomość tego, czy czym jest dobrze, czy nie z tymi ustaleniami. Tak. Czy to nie osoba z zewnątrz, nawet w gabinecie terapeutycznym, ma ustalać, że wasze granice są za ciasne, albo za luźne. Tylko jeżeli przychodzą dwie osoby i mówią, że jest okej okay dla nich, uh -huh. to, okay. to jest okej. Okay. Uh -huh. Jak dla mnie będzie okej, okay, że nie podobałem cię moi znajomi i ja jestem w stanie z nich zrezygnować, no to okej. Okay. Wydaje mi się dziwne, ale okej. Okay. No tak, no z drugiej strony nie. jest to na pewno trochę dziwne. Oczywiście nie do końca no. ich tak lubię w sumie, więc <noise> może mała strata. <noise> Tylko tu znowu rzeczywiście trzeba wiedzieć, czy ja to robię, bo to jest dla mnie okej, okay, czy robię tak. to z lęku, bo mogę tak cię stracić. No. no właśnie. No bo mhm. robienie z lęku już. wtedy nie jest. Okay. nie wróży dobrze. Tak. I wtedy już wchodzimy tak. my z tą pracą. Bo mówimy o tych granicach autonomii. I bo to rzeczywiście są te podstawowe potrzeby. I one nam tworzą taki trzon, że jesteś dla mnie najważniejszą osobą ja dla ciebie. I nieważne, czy to jest relacja na wyłączność czy otwarta, czyli nieważne, jakie mamy ustalenia, to ja wiem, że mogę ci ufać, ty możesz mi ufać, i to my jesteśmy dla siebie. Tak, ale wiecie, my mamy też taką potrzebę bycia właśnie w relacji naprawdę number one, nie? Czyli umówi umówiłeś się ze mną, spędzamy razem czas, i jeżeli twój przyjaciel, nie wiem, ciebie potrzebuje, no to ej, no jakby to ze mną się umawiałeś. Jakby, wiecie, o co chodzi? Że ja jestem po prostu kluczowa. Tak jest bardzo często, że my sobie mm -hmm. tak przywłaszczamy tą drugą osobę i naprawdę ro robimy z tego taką niewidzialną, ale jednak złotą klatkę, gdzie być może jest dużo miłości, mm. ale jak ta klatka się pojawia, to uważam, że prędzej czy później pojawia się też jakiś taki... Frustracja. Tak, ogromna frustracja, mm -hmm. bo ja na przykład... Nie, dobra, że nie, nie. Obiecałaś sobie, że nie będzie przykładów o tobie. Dobra. <noise> Moja koleżanka. Inny, przyk inny przykład. Często jest tak, że zakochujemy się w kimś i zakochujemy się w jakichś konkretnych cechach, które ma, podoba nam się, że to jest towarzyska osoba, że, że robi fajne rzeczy, że jest taki tu, to, tamto, wow, w ogóle człowiek orkiestra, cudownie, a później tak bardzo chcemy tą osobę wciągnąć do swojego życia, tak bardzo chcemy mieć blisko tą osobę, że nagle okazuje się, że po roku, dwóch, trzech, czterech ta osoba... Już w ogóle tych rzeczy nie robi, bo my jesteśmy po nierozłączki i nie mamy w ogóle swoich przestrzeni. I nagle jest taki, ty, no, on już nie jest taki fajny, ale nie daliśmy sobie w ogóle tego miejsca na to, żeby ten gość, który mnie tak zafascynował, mógł cały czas fascynować, bo robimy się po prostu takim bluszczem. Aż grał na gitarze, a teraz e, spędza cały czas ze mną, nie ma czasu na ćwiczenia tak. i nagle. I nie gra. Nie gra. No. to jest też tak, że na początku w tej fazie zakochania. Yy, jesteśmy trochę. Yy, jak Gazdarzymy na haju, troszkę, nie? Ale też chodzi A, o to, że, uh -huh. że nie zauważamy rzeczy, które mogą nam się w przyszłości nie podobać. Uh -huh. Po prostu nie zauważamy ich, bo to, też bo to które przykład. tak się mózgu. Pewnie wyłączają. Uh -huh. I one, one wychodzą też za jakiś czas. Okay. Więc po pierwsze, możemy e, może się stać tak, że, że osaczając jakąś osobę. E, okaże się za jakiś czas, że to już nie jest ta sama osoba, mm -hmm. ale też zaczniemy zauważać. Y, to, ja przy, przy, zawsze przytaczam, że się głupio śmieję. O, no. Ja że... też. Nie <grym> zauważyliście. Nie. Nie. Ale. Że, że wychodzą takie rzeczy, które zaczynają mi przeszkadzać. Tak. I co, i co wtedy? Tak. No i no. co wtedy? No właśnie, no właśnie, co wtedy? Ale to też jest ważne, żeby wiedzieć o tym, że na początku y, trochę nie, de, nie dostrzegamy różnych rzeczy. Mm -hmm. Jak powiedziałaś, widzę jakieś rzeczy, które mi się podobają, to na nich się skupiam. Tak. Trochę też zaczynam pokazywać siebie w dobrym świetle, bo zależy mi na tym, żeby ci się podobać. Mm -hmm. I to też świadomość tego może nam pomóc delikatnie, może z tego się wyłamać i nie ściemniać na początku. Tylko właśnie o tych różnych rzeczach, o których my rozmawiamy, też sobie mówić. Tak. Albo dać przestrzeń na to, że ja trochę gram i. Ta osoba też pewnie trochę gra, więc mm -hmm. jakby jest taki bufor do zaakceptowania, że, że te niektóre rzeczy mogą się pozmieniać. I poczekajmy, może już nie jesteśmy parą po dwóch tygodniach, tylko dajmy sobie to pół no roku, właśnie. żeby się poznać. Właśnie, kiedy można nazwać się parą? Jak zapytał o chodzenie. Tak, i z drugą stronę. I się omijamy na korytarzu potem przez tydzień. Tak, ale to jest, jest bardzo ważne, co mówisz, bo. Tak, na początku są te emocje, dzieje się tam niesamowita chemia w naszych mózgach i ciałach. Jesteśmy razem często 2-4 H, spędzamy razem cały czas czas i jest pięknie. I później właśnie dzieje się to co, to, co mówicie. Nagle nam coś nie odpowiada, i myślisz sobie, nie, no przecież już dwa miesiące się spotykamy, co nagle mu powiem, że no nie, że w sensie, że to mi się nie podoba, że ja nie, albo że nie chcę jednak z Tobą. No tak. Tylko powiedz mu to. Tylko mu to powiedz. A nie znikaj o tym ghostingu, o którym <laughs> wcześniej, nie? Tak, tak. Rozmawialiśmy ostatnio, spotkaliśmy się przypadkowo z Michałem i tak rozmawialiśmy o ghostingu. Strasznie, strasznie to jest trudny temat, bardzo powszechny, ale myślę, że on zawsze był, tylko teraz został nazwany że te 70 lat temu po prostu się przestało wysyłać listy. Się... Tak, tak, ale no, łat, łatwiejsza wymówka była, nie? No jak? No przecież wysłałem. <laughs> o co chodzi? Albo impulsy mi się na karcie skończyły. No. Spędziliście <laughs> kiedyś z tych budek no. telefonicznych na kartę? No, jak puszczało, żeby nie, no, by nie stać było na SMS-y, to sygnał się puszczało, nie? Puszcz to, to już, to już Po budkach telefonicznych. To było po budkach, już miałeś komórkę. Tak, jestem młody, widzicie? Nie, Byłeś nie w budce? no, nie, nie nigdy. żartuję. Byłem w budce. No Z kolonii się dzwoniło z budki, nie? Na koloniach do rodziców. Tak, A nie na impuls. Na kolonii, Byłeś na kolonii. Kiedyś? byłem i żałuję. No, ja, znaczy, ja byłam raz, ale też jakby nigdy więcej nie byłam. Jest to dla mnie trudne wspomnienie. No. E, panowie. Tym trudnym wspomnieniem. Tym trudnym Dzięki, wspomnienie zostawcie mnie z tym. <laughs> Jezus, cię. 30 lat sobie słucham. Krasik nie odgrzebany, pogrzebaliśmy, zostawiliśmy i po prostu męcz się, chłopie. Wiecie co? Ostatnio miałam taki komentarz pod jednym z podcastów, że, że my tak gadamy, wiesz, radzimy, ale tak naprawdę. Nikt nie wyciąga ręki. Wiecie o co chodzi? Że, że ludzie potrzebują konkretnych rozwiązań. No, ale ale no i, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Właśnie nie ma uniwersalnych rozwiązań, i ja wtedy podpisałam i myślę, że to będzie taka ważna też klamra, że to jest jedyne, co możemy zrobić, a całą resztę. Cała reszta jest w twoich rękach. No niestety, jakby nikt za nas naszego życia nie poukłada, warto sobie odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, nawet jeżeli one wymykają się mm, z, nasz, z koncepcji życia, które na przykład w naszej głowie wiło się przez wiele, wiele lat. Rzucam tylko na sam koniec. No, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. bo Jako mała dziewczynka, ja siebie widziałam jako jak sobie wyobrażałam siebie jako dorosłą kobietę, jako żonę, matkę, mm, w bardzo tradycyjnej rodzinie. No, tak sobie siebie widziałam. Warto sobie zadać pytanie: czy ja chcę mieć takie życie naprawdę, bo chcę? Czy chcę mieć takie życie tylko dlatego, że taki został mi przedstawiony obraz? To jest super ważne, bo później wchodzimy w te relacje. Mm, właśnie tak układamy te swoje rodziny, i nagle okazuje się, że wcale nie jesteśmy w tym szczęśliwi. Mhm. Więc jakby nie warto zadowalać innych, wszystkich dookoła, bo, bo finalnie i tak zostaniemy sami. W relacji czy nie? Bo też można, ale, można być bo... samo w relacji. No to było super podsumowanie. Oh, tak. No, ale nie sensie nie smutno. Nie, nie, nie. Bo to też... Podejmujemy decyzję i od nas zależy też sporo. Tak. A odnośnie tej pomocy są telefony zaufania, są terapie, są konsultacje, tak. warsztaty, możemy z tego korzystać. Możemy z tego korzystać i tak jak wiele osób też mówi, że te terapie są drogie. Tak, ale jest mnóstwo, wiele, jest wiele rozwiązań, które mogą pomóc i, i da się to jakoś ogarnąć, ale no, trzeba sobie zacząć zadawać pytania. Odpowiedzi bolą. Odpowiedzi często. Ym, Spowodują, że nagle się okaże, że będziemy musieli zmienić swoje życie i to będzie kosztowało, bo każda decyzja kosztuje, ale finalnie znowu to powtórzę. Życie mam jedno, nie ma sensu się dopasowywać, dostosowywać, odzierać w tą, czy zakładać tą grubą, puchową kurtkę wstyd, bo no już bez jaj, dosyć tego wstydu, nie? Po prostu dosyć. Zimy już nie są takie srogie u nas. Tak. Dbaj ta, o. o siebie, tak? O, o, o tak. Ale jeszcze raz. <laughs> no. Że zimy nie są takie srogie u nas, żeby takie kurtki puchowe ze wstydu zakładać. Dziękuję. Dzięki. 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 Oh, Jesus. Tak. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.